Klaster Agroport to organizacja gospodarstw rolnych wokół uprawy i produkcji roślin strączkowych, bobowatych. W 2012 roku udało nam się uzyskać miano najpierw stowarzyszenia, a później jako opiekun stowarzyszenie utworzyło inicjatywę klastrową. Co jest Waszą główną działalnością? Skupiamy się na działalności wokół roślin bobowatych, ale żeby ten klaster mógł funkcjonować, to są trzy nieodzowne elementy, które nas wspierają jako gospodarstwa rolne. Właśnie te grupy gospodarstw rodzinnych, ale też i gospodarstw spółdzielczych przede wszystkim, natomiast innym elementem nieodzownym są jednostki samorządu terytorialnego, gminy, powiaty. Trzecim elementem, który nas uzupełnia, to jest jednostka naukowo-badawcza i tutaj współpracujemy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Jakie korzyści z tego mają rolnicy? Przede wszystkim trzeba podkreślić o organizacji rynku. Wcześniej było tak, że rolnicy, mimo tego, że posiadali pewne partie roślin strączkowych, nie wiedzieli, gdzie to sprzedać. Dzięki naszej działalności od 6 lat udaje się uzyskać odpowiednie partie ilościowe, ale też i jakościowe, które są możliwe do sprzedaży dla rodzimych mieszalni pasz. Ilu rolników jest zrzeszonych? Na dzisiaj jest to około 300 rolników, tutaj powiatu bartoszyckiego przede wszystkim, ale też i powiat kętrzyński się w to włącza, powiat braniewski. Jest to inicjatywa oddolna, ale jak już widać, bardzo mocna. Czy planujecie jakąś ekspansję i zdobywanie nowych terenów? Tak, pracujemy cały czas nad tym. Klastrowość ma to do siebie, że jest multiregionalna. Multi to bardziej makroregionalna, dlatego że współpracujemy również z spółdzielniami mleczarskimi na terenie Podlasia, ale też i z gospodarstwami rolnymi.